Pan Tomasz Wika, członek zarządu Zakłady Tłuszczowe w Kruszwicy. Panie Tomaszu, trochę nam się humory poprawiły, bo spadł deszcz nie tylko na południu Polski, ale także w Wielkopolsce, na Kujawach. Miejmy nadzieję, że plony rzepaku będą dobre. Was też to powinno cieszyć. Zdecydowanie tak. Jeszcze miesiąc temu oczekiwaliśmy w zasadzie małej tragedii, jeśli chodzi o produkcję rzepaku. Dzisiaj to wygląda znacznie lepiej. Oczekujemy produkcji pewnie nieco wyższej nawet niż w roku ubiegłym, więc myślę, że zarówno dostawcy, jak i my, przetwórcy, będziemy z tego powodu bardzo zadowoleni. Ceny też będą trochę wyższe, jak pan to szacuje? Ceny to temat mega złożony. O cenach decyduje nie tylko sytuacja na rynku krajowym, nie tylko ten deszcz, który spadł, ale przede wszystkim sytuacja globalna. I myślę, że to potrzeba troszkę, no, sporo czasu, żeby rozwikłać ten temat i wyjawić szczegóły tego, jakie te ceny faktycznie będą. Polska stała się już importerem rzepaku, a zatem dla naszych plantatorów, można powiedzieć, zbyt towaru jest pewny. Pozostaje właśnie tylko ta kwestia, kiedy sprzedać, za ile sprzedać, na ile przechowywać, prawda? Dokładnie tak. Myślę, że fakt, że Polska jest importerem rzepaku, jest zdecydowanie pozytywny dla producentów rzepaku. Zawsze, kiedy jest deficyt towaru na rynku, to ceny są nieco wyższe, więc wszyscy z tego powodu powinni być zadowoleni. Aczkolwiek no dzisiaj w takim rynku bardzo, bardzo globalnym, przy wielu czynnikach decydujących o cenach, decyzja o tym, kiedy sprzedać, żeby zarobić jak najwięcej, jest definitywnie bardzo istotna. Będziemy mieli okazję o tym porozmawiać także 28 maja podczas naszej giełdy rzepaczano-zbożowej w Trzebawiu koło Stęszewa w Wielkopolsce, na którą już dziś bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Pan Tomasz Wika będzie także uczestnikiem naszej debaty i myślę, że za te 2 tygodnie będziemy już mogli jeszcze nieco więcej powiedzieć, jak ten rynek będzie się kształtował. Zapraszamy. Zapraszamy bardzo, panie Tomaszu. Zapraszamy.